Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj takie dopełnienie poprzedniego materiału odnośnie poliuretanów. Pojawiły się komentarze z prośbą o to, abyśmy pokazali Wam, jak te poliuretany zachowują się na szarpakach, w takich samych warunkach, jak wcześniej pokazywaliśmy Wam te luzy w zawieszeniu na tych zerwanych gumach. Tak samo chcecie zobaczyć, jak to wygląda na szarpakach już po montażu. Nie ma problemu, zaraz ten materiał będzie. Jeszcze druga kwestia. Pojawiły się głosy, że poliuretan jest na tyle twardy, że to zawieszenie w ogóle nie pracuje, że te gumy się nie uginają, czy te elementy się nie uginają, przez co część obciążeń przechodzi na wahacze, na swożnie, na wózek i pojawiają się pęknięcia już w materiale, tam gdzie one nigdy by w normalnej eksploatacji by się nie pojawiły. Czy prawdą jest, że poliuretan w ogóle nie pracuje? Oglądajcie. Jak widzieliście, wcale tak nie jest, że poliuretan to jest skała, ten poliuretan również się ugina, również pracuje i również amortyzuje te przeciążenia, które powstają na drodze. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i do zobaczenia.